Wydaje mi się, że to jest, bije serce gminy, tak? Bo odbywają się i sesje, i komisje, dużo kulturalnych spotkań, wydarzeń, tak? Jak i, tak jak wspominałem przed chwilą, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wszyscy wspólnie z całej miejscowości Kółka Różańcowe modlą się. Budynek tętni życiem, a teraz myślę, mając takiego patrona... Bardzo dziękuję pani dyrektor, ale także i wójtowi, Krzysztofowi Adamowiczowi. Za to, że czuwał nad projektem i za to, że wybrał to wspaniałe miejsce. Myślę, że lepszego nie mówię. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, a na ręce pani dyrektor Magdaleny Chodzińskiej składam kwiaty. Dziękuję Madziu z całego serca. Dziękuję. Musimy z pokorą pochylić głowę nad sytuacją, która dzieje się dookoła, być za siebie odpowiedzialni. Dlatego też taką decyzję wspólnie z panem wójtem podjęliśmy. Wielki finał. Tak, odsłoniliśmy przed chwilą mural pamięci świętego Jana Pawła II. Jestem bardzo zadowolona, że już możemy cieszyć oczy i podziwiać ten przepiękny, moim zdaniem, obraz ścienny. Troszkę nie tak miało to wszystko wyglądać. Miałaby dzisiaj duża uroczystość połączona z koncertem, z montażem słowno-muzycznym, w którym chcieliśmy trochę przypomnieć, trochę pocieszyć się znowu sylwetką świętego Jana Pawła II. No cóż, musimy z pokorą pochylić głowę nad tym, co dzieje się dookoła. Stąd też taka decyzja. Przedwczoraj podjęliśmy z panem wójtem taką decyzję, że tylko symboliczne odsłonięcie odbędzie się, natomiast uroczystości, które były przygotowane, msza święta dziękczynna, zostają przełożone. To nie tak, że odwołaliśmy całkowicie, ufam, że to wszystko wybrzmi, co miało być dziś powiedziane, co miało się tutaj zadziać. Ta lista podziękowań jest bardzo długa. Zacznę oczywiście od pana wójta Krzysztofa Adamowicza, bo tak naprawdę to nasz wspólny projekt. Dzięki jego życzliwości, otwartości to się ziściło. To ma miejsce, mural jest namalowany, odsłonięty. Dziękuję fundatorom, bo kilkanaście firm, organizacji włączyło się w fundację tego muralu, ale też kilka osób indywidualnych przyszło do nas z pytaniem, czy mogą dołożyć od siebie tak zwaną cegiełkę. Bardzo się z tego powodu cieszę i z tego, że taka duża życzliwość, taka duża otwartość, taki entuzjazm wokół tego projektu się wytworzył. Jeśli pozwolicie, ja wymienię tych fundatorów. Jeśli chodzi o osoby, to byli to Iwona i Krzysztof Adamowiczowie, ksiądz proboszcz parafii świętego Józefa w Międzyrzecu Podlaskim Henryk Skolimowski, Elżbieta Demczuk, Lucyna i Mieczysław Chodzińscy, Jarosław Czapski, Maria i Jan Bogutcy, Anna Meleszczuk-Domańska i Monika Sfurska. Jeśli chodzi o firmy, Ink Trans Łukasz Łosicki, Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, PHU Wysokiński, MKAR Mariusz Ostapiuk, Radio Biper Małgorzata Mieńko, Europtir Edward Kleszczyński, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Gazol, Artmar Marcin Łukasz Marciniak, DW Oil Polska Manie, Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie, Liquid System, Zakład Mięsny Wierzejki, Bilbut Robert Kosiński i Dekor Anna Harczuk. Zaplanowaliśmy na dzisiejszy dzień podsumowanie konkursu Chłopiec z Wadowic. W bibliotece można podziwiać pracę. Wpłynęło na konkurs 27 prac, 26 zostało zakwalifikowanych do oceny jury. Prace są przepiękne, można sobie pójść zobaczyć. Prezentują sylwetkę Jana Pawła II, właściwie to jego drogę od bycia małym chłopcem poprzez kapłaństwo, poprzez pontyfikat. Do podziękowań jeszcze chciałabym wrócić i tutaj osoby, które zaangażowały się w przygotowanie tej uroczystości, która się nie odbyła, to były dwie szkoły, szkoła podstawowa w Rudnikach, pani dyrektor Sfurska i szkoła podstawowa w Tłuszczu, pani dyrektor Elżbieta Demczuk. Serdecznie dziękuję. Również pani Kasia Nejranowska miała dzisiaj przepięknie śpiewać i uświetnić swoim głosem uroczystość. No i szczególne, ogromne podziękowania kieruję w stronę młodzieży z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
to ten zespół Przerwa Techniczna, który miał dzisiaj wykonać koncert ku czci świętego Jana Pawła II. Oni się bardzo mocno przygotowywali. Wiem, że było wiele prób, że materiał był fajny i piękny i byłby radością tutaj dla nas wszystkich. No niestety, tak jak powiedziałam, odwołaliśmy dzisiaj tą uroczystość, natomiast ja ufam, że oni przyjadą i to wybrzmi. Również serdecznie chciałam podziękować księdzu dziekanowi Józefowi Brzozowskiemu, który zasponsorował książki o świętym Janie Pawle II dla wszystkich uczestników konkursu i też za ogólną życzliwość i wsparcie. Chciałam jeszcze serdecznie podziękować panu radnemu Jarosławowi Czapskiemu. Też z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem tutaj włączył się w przygotowania. Więc ogromne podziękowania za całokształt współpracy, bo to nie jest tak, że tylko dzisiaj zawsze mogę na niego liczyć, na jego życzliwość i serdeczność. Serdecznie również chciałam podziękować księdzu doktorowi Piotrowi Radzikowskiemu, duszpasterzowi środowisk twórczych diecezji siedleckiej, który zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością i poświęcił mural. Konkurs plastyczny pod hasłem Chłopiec z Wadowic był ogłoszony na początku maja z okazji właśnie stulecia urodzin Jana Pawła II. Trwał do 25 września 2020 roku. Udział w konkursie polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką na papierze typu Bristol w formacie A3 lub A4. I oczywiście dotyczył dzieciństwa i okresu młodzieńczego świętego Jana Pawła II. Komisja konkursowa w składzie Elżbieta Baj, pracownik filii w Tłuszczu, Jolanta Łaziuk, pracownik filii w Wielnicy i Marek Pietruk, pracownik Gminnej Biblioteki Wysokim, zakwalifikowała 26 prac konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa wiekowa to klasy 1-4, wpłynęło 9 prac. Druga grupa wiekowa klasy 5-8 wpłynęło 17 prac. I bardzo nam przykro, jedna praca nie spełniła kryteriów regulaminowych, została odrzucona. Bardzo nam miło poinformować, że w pierwszej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła Izabela Barbara Siłuszuk z klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej im. Karola Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach. Drugie miejsce zaś zajęła Maja Makaruk z klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuszczu. Trzecie miejsce Mateusz Chmielewski, klasa czwarta, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach. Wyróżnienie przypadło dla Natalii Dudy z klasy trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach. Zaś w drugiej grupie pierwsze miejsce zajął Jakub Siłuszyk, klasa szósta, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach. Drugie miejsce przypadło dla Piotra Węgrzyniaka, klasa piąta, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach. Zaś trzecie miejsce Patrycji Tarkowskiej z klasy ósmej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuszczu. I wyróżnienie otrzymał Krystian Tarkowski, klasa szósta, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuszczu. Tak to się kształtuje. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, które trafią na ręce dyrektorów do poszczególnych szkół. Wszystkim laureatom oczywiście serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.